mamy ćwierćfinał Pucharu Polski. To jedna z najpiękniejszych chwil w twojej karierze? Miałem okazję albo przyjemność grać w finale, znaczy być na ławce przy finale, także, ale no tutaj na pewno jest to fajna przygoda. Zobaczymy, co dalej będzie. Wygrywamy 3-0, ale ten wynik chyba pokazuje, że Bytowia naprawdę grała dobrze, ale czy to był taki łatwy mecz? Żaden mecz nie jest łatwy i kwestia tego, jak sobie go sami układamy, tak? Jeżeli szliśmy na 2-0 i w 45 dostaliśmy karnego. Dobrze, że Jerry to obronił, bo mogło być różnie, tak? Nie ma co się oszukiwać i z bramką do szatni mogłaby nam gdzieś tam te skrzydła podciąć, ale no, na szczęście Jerry zrobił to, co do niego należy, czyli złapał to po prostu. Wyszliśmy na drugą połowę, zaraz mieliśmy dobrą sytuację, stuprocentową. Nie udało się, druga taka sama już wykorzystana. Wspomniałeś o rzucie karnym, to wspomnę o twoim rzucie karnym. 5 na 5, jeśli chodzi o ten sezon. Twoje jedenastki? Nie drżała dzisiaj noga? Nie wiem, nie liczyłem, czy 5 było? Tak, już 5. Aha. No, zawsze jest tam jakieś nerwy i tam emocje są na pewno dodatkowe. No, nie przeciężniają cię w szatni, że Łukasz Rubel jest najlepszym strzelcem bydowskiego zespołu? Też 5 goli? Nie. Nie ma nic takiego? Nie. Dobra. A jeszcze mecz z Kuczborkiem, bo już w niedzielę Tomasz Kowarski powiedział, że to będzie kluczowe spotkanie. Tak to odbieracie? No, dla mnie każde kolejne spotkanie jest kluczowe i mam nadzieję, że ta pasa, którą mamy, trzy mecze bez straty bramki, przełoży się teraz na kolejne mecze bez straty bramki i zaczniemy punktować i zaczniemy marsz w górę tabeli, bo myślę, że nas zawodników, sztab, działaczy, myślę też kibiców, to miejsce nie satysfakcjonuje.